Dziękuję, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No nie spodziewałem się tak ogromnej frekwencji, ale to prawdopodobnie ten tytuł mógł taki efekt spowodować. Z tego tytułu będę się musiał trochę wytłumaczyć, bo tak stricte rzecz biorąc w świetle obecnej wiedzy on nie ma sensu. Pytanie o to, co było przed wielkim wybuchem, nie ma sensu. Ale może jednak uda nam się odnaleźć ten sens przy użyciu pewnego modelu. Otóż dzisiaj będzie mowa o modelu Sir Rogera Penrose'a. Takim modelu, nazywa model cyklicznego wszechświata. To nie jest tak do końca prawdą. Zobaczymy, że on nie jest taki do końca cykliczny, tak jak to rozumieli na przykład starożytni. To jest innego rodzaju cykliczność. No w każdym razie no on dotyka spraw najważniejszych, nad którymi na pewno każdy fizyk, a pewnie wiele z Państwa zastanawiało się, czym właściwie był Wielki Wybuch, co będzie na końcu czasu, czy Wszechświat miał jakiś początek. Tak, plan przedstawia się następująco. Najpierw pomówimy trochę o samym czasie, o tym jak... Proszę, można trochę ten mikrofon? Bo sprzęga strasznie. To ja mogę mówić, no okej. Okay. Dobrze. Pomówimy najpierw trochę o czasie, o tym, jak w ogóle postrzegamy czas i dlaczego to bardzo wpływa na to, jak patrzymy na otaczający nasz wszechświat. A potem spróbujemy zrobić pewien krok dalej, wyjść poza nasz wszechświat i spojrzeć na niego globalnie. No, w tym celu będziemy musieli oswoić trochę nieskończoności i postaram się opowiedzieć o tym, jak to właśnie Roger Penrose oswajał nieskończoności. No i na końcu pomówimy trochę o matematyce, a trochę o empirii, o tym, jaki jest ich związek i jak to się ma do tego modelu. Dobrze, więc no, upływu czasu wszyscy doświadczamy. No, procesy biologiczne są niezatrzymane. No, ten wykład również ma jakiś bieg, jest jakiś tok tego wykładu. Natomiast tak naprawdę problem upływu czasu jest dużo głębszy i głębiej w nas zakorzeniony, bo borykają się z nim również fizycy. No, proszę zwrócić uwagę, że jeśli mówimy o jakichś zjawiskach fizycznych, zawsze jest tam jakiś taki obrazek ewolucyjny, że jest jakaś cząstka, która gdzieś leci, albo cały wszechświat, który ewoluuje, albo no, czarne dziury, które się zderzają. To też jest zjawisko dynamiczne, prawda? Więc ta dynamika, upływ czasu jest obecny właściwie no, w każdej teorii fizycznej, również w kwantach. Tam paczki falowe, cząstki kwantowe ewoluują. Ewoluują operatory w kwantowej teorii pola. Wszędzie jest pewien upływ czasu. Przyjrzyjmy się w dużym uproszczeniu, jak wygląda upływ czasu w naszym wszechświecie. No, był wielki wybuch, czyli taki moment, w którym energia była nieskończona. Była po prostu jedna wielka zupa z promieniowania. Później z tego promieniowania powoli się to wszechświat się zaczął rozszerzać, wszystko się ochładzało. Z tego promieniowania wyłoniły się kolejne cząstki elementarne. Nastąpiła tak zwana rekombinacja. No wreszcie z tych cząstek powstawały atomy, potem cząsteczki i struktury, gwiazdy, planety, galaktyki i tak dalej. No wreszcie przy jednej z gwiazd powstał układ planetarny i na jednej z tych planet rozwinęło się życie. Wierzymy, że jest ono inteligentne. I no tu jesteśmy teraz, w tym momencie. Zaczął się wykład, za chwilę się skończy. Pytanie, co będzie dalej? Skończy się wykład, pójdziemy do domu. No, a jakbyśmy tak bardzo długo poczekali, to jak będzie wyglądał wszechświat w odległej przyszłości? No, w uproszczeniu będzie wyglądał tak. Nie będzie nic. I to tylko jeżeli mamy szczęście. Bowiem, no, według obecnej wiedzy są właściwie dwa scenariusze. Wiemy, że wszechświat się rozszerza, czyli no, patrzymy na to jako na ucieczkę galaktyk. Galaktyki oddalają się od siebie coraz bardziej, czy też ogólnie rzecz biorąc wszystkie masywne obiekty, gromady galaktyk będą od siebie uciekać
I z tego, co wiemy, ta ucieczka jest coraz szybsza, co znaczy, że jak poczekamy bardzo długo, to w końcu nie będzie już nikogo dookoła. Zostaniemy sami. Ale może nas spotkać właściwie jeszcze gorszy los, ponieważ wiemy, że w naszym wszechświecie są obiekty zwane czarnymi dziurami, które wciągają całą materię dookoła siebie. Wiemy, że taki obiekt jest w centrum naszej galaktyki. No i on już nic go nie zatrzyma, będzie wciągał tą materię, która jest dookoła. W końcu wciągnie i nas. No ale nawet jeśli udałoby nam się uciec, znaczy z czarnej dziury nie da się uciec, ale uciec odpowiednio wcześnie z naszej galaktyki, no to ostatecznie czeka nas piekielna, wieczna nuda, więc albo będzie strasznie nudno, albo po prostu przestaniemy istnieć w jednej z czarnych dziur. A może niekoniecznie. Żeby zrozumieć, czy są jakieś alternatywy, musimy właśnie spojrzeć na wszechświat globalnie, czy niejako wyjść z zewnątrz. Spróbujemy go po prostu narysować na kartce. W tym celu potrzebujemy trochę matematyki, więc parę zdań o tak zwanych transformacjach konforemnych. No, transformacja konforemna to jest takie odwzorowanie w matematyce, które zmienia skalę odległości lokalnie, ale zachowuje kąty, czyli inaczej to zachowuje kształty, ale tylko takie bardzo malutkie. Dużych kształtów już niekoniecznie. Tu są dwa obrazki. Jeden, no to jest taka regularna siatka, prawda, i tu mamy jakieś trzy, powiedzmy, cząstki i robimy jakąś transformację konforemną F. Więc widać, że właśnie kąty są zachowane, w sensie ta siatka, jak przybliżymy sobie tutaj na przykład w tym miejscu, to zobaczymy, że te linie siatki wciąż przecinają się pod kątem prostym. Tutaj nic się nie zmieniło, natomiast no, cząstki przybliżyły się, bo taką zrobiliśmy transformację, że tutaj bardziej ścisnęliśmy, a tu trochę rozciągnęliśmy i te teraz są dalej od siebie, a te są bliżej. No to jest rysunek z książki Penrose'a, może nawet lepszy od tego. Jak mamy taki, powiedzmy, dziwaczny obiekt, zakrzywiony trójkąt i tutaj są trzy kąty i zrobiliśmy transformację konforemną, no to te kąty są takie, jakie były i ten kształt się nie zmienił, ale zmieniły się skale odległości, czyli tutaj było 2,5, a teraz jest 5, tu było 2,7, teraz jest 6. No i ważne jest, żeby pamiętać o tym, że te skale możemy zmieniać w różnych kierunkach różnie, w różnych miejscach różnie. To jest lokalna zmiana skali odległości, ale kąty muszą pozostać takie same. Jeszcze inny obrazek, to jest taka słynna grafika Eschera, a tutaj w wersji przerobionej przez Bulatowa. Więc tak, możemy popatrzeć najpierw na ten górny rysunek. Tutaj mamy rysunek, który właściwie się ciągnie w nieskończoność i z prawej, i z lewej strony. Teraz, jeżeli na nim dokonamy pewnej transformacji konforemnej, czyli zachowującej kąty, to możemy go tak zwane skompaktyfikować, czyli zgnieść do skończonej objętości, na przykład do takiego koła. Czyli no tutaj już było skończone z tej strony, ale tutaj się rozciąga w nieskończoność, no ale teraz robimy taką transformację, że to wszystko ściskamy i mieści nam się na jednym kole. Jak się dokładnie przyjrzymy, to kąty są zachowane. Znaczy, jeżeli na przykład spojrzymy tutaj na ten punkt, no to widać, że tutaj jest kąt prosty. Wcześniej tutaj też był odpowiedni kąt prosty, o gdzieś tutaj na przykład, prawda? I tak dalej. Po prostu jeżeli odpowiednio blisko przybliżymy, to zobaczymy, że wszystkie kąty są zachowane i wszystkie kształty, takie malutkie, są zachowywane, a jednak zmieniła się skala odległości, no bo oczywiście ta rybka była od tej takiej samej odległości jak od tej, a teraz jedna jest tutaj, druga jest gdzieś tutaj przy końcu, a ta jest gdzieś tutaj z tej strony. Więc te odległości się zmieniły. W każdym razie no, ważna lekcja z transformacji konforemnych jest taka, że dzięki transformacji konforemnej możemy sobie zwinąć nieskończoną płaszczyznę, czy przestrzeń, czy co chcemy, do pewnej skończonej objętości. I w ten sposób potrafimy ogarnąć całą czasoprzestrzeń. Mogę ją właśnie wziąć, zrobić transformację konforemną i zmieścić na rysunku. Tak. I to właśnie uczynił Roger Penrose przed no, już ponad 50 laty, opracowując tak zwane diagramy konforemne. Czyli to jest nic innego jak zastosowanie transformacji konforemnych do czasoprzestrzeni. Najpierw parę słów o samej czasoprzestrzeni. No, czym się różni czasoprzestrzeń od przestrzeni? No tym, że jeden z kierunków to jest tak zwany kierunek czasowy.
Czyli tutaj mamy upływ czasu, a w tę stronę jest przestrzeń i w tę stronę wewnątrz też jest przestrzeń. No tutaj mamy tylko dwa wymiary przestrzenne, więcej się nie da zmieścić. W rzeczywistości mamy trzy wymiary przestrzenne i jeden czasowy. Więc struktura jest analogiczna. I teraz punkty czasoprzestrzeni to są pewne zdarzenia, no bo one są parametryzowane współrzędną jakąś przestrzenną i współrzędną czasową. To jest jedno zdarzenie, na przykład A, na przykład B, na przykład C. I teraz czasoprzestrzenie mają taką dodatkową strukturę, zwaną strukturą przyczynową. Ona fizycznie wynika z tego, że mamy skończoną prędkość rozchodzenia się sygnałów, czyli prędkość światła w próżni. Ona tutaj na potrzeby tego wykładu jest 1. To jest po prostu kwestia wyboru jednostek, żeby się wygodnie rysowało. Co to oznacza? No to oznacza, że jeśli jesteśmy tutaj w tym zdarzeniu A, to zdarzenie B jest w przyszłości zdarzenia A, ponieważ możemy do niego wysłać sygnał, który będzie leciał z prędkością mniejszą lub równą niż prędkość światła. Natomiast zdarzenie C nie jest w przyszłości zdarzenia A, no ponieważ nie da się do niego żadnego sygnału fizycznego wysłać. Nie da się nic tam zakomunikować, więc mówimy, że te dwa zdarzenia są przyczynowo rozłączne. To, co jest tutaj, no to jest przeszłość zdarzenia A, a to, co jest tutaj, to jest przyszłość zdarzenia A. No i teraz, jeżeli spróbujemy zastosować transformację konforemną do czasoprzestrzeni, to okaże się, że taka transformacja konforemna zachowuje strukturę przyczynową, czyli zachowuje tą strukturę stożków. Czyli stożki, tak jak wcześniej te kąty, takie malutkie kąty, tutaj to będą takie malutkie stożki. W każdym punkcie, czy w każdym zdarzeniu będziemy mieć właśnie taki stożek i te stożki, jeżeli one będą odpowiednio małe, to będą miały dokładnie taką postać. I to jest właśnie diagram konforemny obrazujący czasoprzestrzeń Minkowskiego, czyli taką najprostszą płaską czasoprzestrzeń, która wystarcza do rozwiązywania większości problemów w fizyce, z którymi się spotykamy. O ile nie idziemy do problemów astrofizycznych. Teraz tak, co jest tutaj ważne? No, pierwsza ważna rzecz jest taka, że stożki, jakie były, takie dalej są. Natomiast już odległości między tymi zdarzeniami mogą się bardzo pozmieniać. Na przykład no, możemy mieć taką kompaktyfikację, że to B wyląduje gdzieś tutaj prawie na skraju, a C będzie gdzieś blisko, a możemy mieć inną. W każdym razie istotne jest to, że ta nasza transformacja konforemna nam efektywnie całą czasoprzestrzeń zwija na, no, do tego obszaru, który jest tutaj narysowany. No teraz pytanie, co jest brzegiem tego obszaru? Skoro no, mamy nieskończoną czasoprzestrzeń, no to tam nie ma nic na końcu. Jak zrobimy transformację konforemną, no to no, gdzieś nam się kończy, jest jakaś granica. Więc ta granica nazywa się, po angielsku to się nazywa nieskończoność konforemna, taki jest techniczny zwrot, natomiast ona ma bardzo ładną polską nazwę. Nazwałem ją skraj, właściwie się w żargonie fizyków używa tej nazwy skraj. Bierze się to z tego, że Penrose, rysując diagramy konforemne, oznaczył właśnie tą nieskończoność konforemną literą takie i pisane, czyli od angielskiego script i, i nazwał ten znak scry po angielsku, więc scry idealnie pasuje nam do naszej polskiej intuicji, że to faktycznie jest skraj czasoprzestrzeni, czyli no, faktyczny koniec. Teraz warto podkreślić, że to naprawdę jest koniec czasoprzestrzeni, to znaczy każda cząstka masywna, która tam doleci, potrzebuje na to nieskończenie dużo czasu. Co możemy zrobić dzięki takim transformacjom konforemnym? Ano możemy na przykład cały nasz wszechświat zmieścić na tym oto obrazku. Więc to jest taki, powiedzmy, standardowy obrazek ewolucyjny naszego wszechświata, czyli gdzieś tutaj był wielki wybuch. On tak naprawdę nie był punktem, tylko to była taka no właściwie cała przestrzeń, przez trzy powierzchnie dokładnie, i to wszystko się tam zaczęło rozszerzać. No można, no, wierzymy, że on potem będzie się rozszerzał coraz szybciej, tak o tym świadczą dane, więc dlatego to jest taki lejek, że tutaj się rozszerza, a potem będzie coraz szybciej i szybciej. No i gdzieś tutaj na końcu jest nieskończoność.
No jeżeli go zwiniemy przy użyciu sprytnej transformacji konforemnej, to możemy tą nieskończoność sobie tutaj narysować, czyli nasz scry. A ta właśnie powierzchnia, która tu jest, to jest wielki wybuch. I jak widać, struktura stożków zostaje zachowana, więc stożki dalej wyglądają tak, jak wyglądały. Więc jeszcze raz podkreślam, że tutaj na tym rysunku jest cała czasoprzestrzeń opisująca nasz ewoluujący wszechświat. No więc w tym kontekście pytanie, co było wcześniej albo co będzie później, nie ma sensu, ponieważ to już jest cała czasoprzestrzeń i dalej nic nie ma. No, tu jest wielki wybuch, tu jest skraj, tyle mamy i nie ma sensu pytać, co było wcześniej albo co było później. No, w szczególności widać, że te stożki, no, niektóre będą niekompletne, czyli na przykład jeżeli byśmy mieli zdarzenie takie tuż za wielkim wybuchem, no to ono ma jakiś stożek w przyszłość i właściwie nie ma stożków w przeszłość. Natomiast z kolei te przy samym skraju będą miały część stożka w przeszłość, ale nie, już nie do przodu, no bo tam się czasoprzestrzeń kończy. Przyjrzyjmy się temu jeszcze dokładniej. Tutaj jest czas fizyczny, czyli czas, który możemy zmierzyć dowolnym zegarem. Dowolna cząstka masywna może nam posłużyć za zegarek. I teraz, jeżeli byśmy mieli dowolny zegar, to on będzie odmierzał nam czas według jakiejś tam skali, dowolną skalę, jaką sobie przyjmiemy, dowolny zegar fizyczny, jaki wybierzemy. Jak dolecimy na sam skraj, to on nam pokaże nieskończoność. Tutaj napiszemy tak, na skraju każdy zegar wskazuje nieskończoność. Natomiast fotony oraz inne cząstki bez masy nie czują upływu czasu. Znaczy z fotonu nie da się skonstruować zegara, bo jeżeli byśmy próbowali skonstruować zegar na podstawie fotonu, to on cały czas by nam pokazywał wartość zero. Czyli technicznie mówi się, że czas własny fotonu jest zawsze zero, czyli foton po prostu leci i nie czuje w ogóle upływu czasu. A to oznacza, że skoro on nie czuje upływu czasu, to może dolecieć na sam skraj, bo właściwie co mu szkodzi? Czy skończona ilość czasu, czy nieskończona? Więc możemy sobie sparametryzować naszą czasoprzestrzeń przy użyciu tak zwanego czasu konforemnego, czyli dokonujemy tej właśnie transformacji konforemnej, zwijamy całą nieskończoność do skończonego obszaru, na przykład takiego od 0 do pi drugich. No, można zrobić przy użyciu funkcji tangens hiperboliczny. Ona się zaczyna, no ona akurat tu jest unormowana od minus 1 do 1. Dobra, tutaj jest niekonsystencja w normalizacji, ale okej. Dowolna skończona liczba parametryzująca nasz czas konforemny. Czyli jeszcze raz, cząstki masywne na skraju właściwie nie mogą tam dolecieć, znaczy musiałyby pokazywać nieskończony czas własny, natomiast fotony jak najbardziej mogą tam dolecieć. Można też o tym myśleć tak matematycznie, że jeśli ja mam coś, co jest równe 0 i pomnożę to przez coś, co jest nieskończone, no to mogę w efekcie dostać jakąś liczbę skończoną, aczkolwiek trzeba to zrobić porządnie i rozważyć odpowiednie granice. Natomiast jeżeli ja przez nieskończoność pomnożę dowolną liczbę skończoną, no to dostanę nieskończoność. Więc jeszcze raz, ani wielki wybuch, ani skraj nie należą tak naprawdę do naszego wszechświata, czyli nasz parametr czasowy tak naprawdę jest w przedziale otwartym od zera do nieskończoności. Zatem znowu no, pytanie, co było w wielkim wybuchu albo co będzie na skraju. Nie ma sensu. A jednak można czasem taką czasoprzestrzeń przedłużyć, czy też rozszerzyć analitycznie. I to zrobił po pierwsze Paul Todd, który pokazał, że jest możliwe przedłużenie czasoprzestrzeni wszechświata na wielki wybuch. Czyli znalazł taką metrykę czasoprzestrzenną, taką rozmaitość, która opisuje cały nasz wszechświat od początku do końca, minus te punkty końcowe, plus punkt wielkiego wybuchu. Pokazał, że to się da zrobić, że da się to rozszerzyć na tą powierzchnię wielkiego wybuchu. Czyli ma sens pytać, co było w wielkim wybuchu, ale już nie co było przed wielkim wybuchem. Z drugiej strony profesor Helmut Friedrich pokazał, że można przedłużyć nasz wszechświat również na skraj, czyli na parametr czasu równego nieskończoność. Sęk w tym, że wszystkie te przedłużenia zakładają, że istnieją pola, czy też cząstki bez masy. Bo jeżeli jest masa, to tego się nie da zrobić. Po prostu nie da się przedłużyć życia cząstki masywnej na
wartość nieskończoną. Natomiast jeżeli to jest foton, no to da się to zrobić, bo on nie czuje upływu czasu. Z kolei w wielkim wybuchu tu jest trochę inna sprawa. To też jest kwestia matematyki i przedłużania, ale tak fizycznie to wiemy o mechanizmie Higgsa i o tym, że jeżeli... No, wierzymy, że dawniej była bardzo wysoka energia we Wszechświecie i w pewnym momencie, no wtedy wszystkie cząstki były bezmasywne i w pewnym momencie nastąpiło tak zwane spontaniczne złamanie symetrii. Pole Higgsa spadło do takiej studni potencjału i ono jakby nadało masę tym wszystkim cząstkom dookoła. No w każdym razie widać, że wcześniej, jak energie były odpowiednio wysokie, to wszystkie cząstki były bezmasowe, bo pole Higgsa jeszcze nie zadziałało. Tam jest więcej mechanizmów, bo jest jeszcze łamanie tak zwanej symetrii chiralnej, ale z grubsza im dalej się będziemy cofać w przeszłość naszego wszechświata, tym więcej bezmasowych cząstek i pól napotkamy. Więc jest bardzo rozsądne, żeby założyć, że właśnie w wielkim wybuchu wszystko było tak naprawdę bezmasowe. Teraz bezmasowe to znaczy konforemne, czy też konforemnie niezmiennicze, ponieważ jeżeli mam cząstki bezmasowe, no to one się poruszają po brzegach stożka, czyli są fotonami, tak jak fotony. A jeżeli się poruszają po brzegach stożka, no to nie czują skali. Bo co to znaczy przeskalować czasoprzestrzeń? No na przykład, zanim pójdziemy do nieskończoności, mogę sobie uznać, że ja teraz dokonuję jakiejś takiej transformacji i zwijam, powiedzmy, całą galaktykę do, nie wiem, do tego pokoju. No ale dla fotonu to nic nie zmieni, bo on jemu i tak zajmie zero czasu, czy on przeleci przez ten pokój, czy on przeleci przez galaktykę. Z jego punktu widzenia to zajmie zero czasu. Oczywiście inaczej jest dla obserwatora zewnętrznego. Jak on będzie sobie tam siedział i patrzył na ten foton, no to oczywiście to potrwa dużo dłużej, zanim on przeleci przez galaktykę, niż przez ten. Sęk jednak w tym, że jeśli wszyscy są bezmasowi, to nie ma obserwatorów. Nikt nie może patrzeć i powiedzieć, o, tutaj się coś stało, coś przeskalowaliśmy. Skoro są same cząstki bezmasowe, nikt ich nie obserwuje, no to one sobie mogą lecieć aż na sam skraj. I to potwierdza matematyka, to znaczy mówi, że możemy przedłużać pola, ale tylko jeżeli są one bezmasowe. Teraz tak, no, pytanie jest takie, no dobrze, to przedłużyliśmy już na początek i na koniec, a czy teraz możemy pójść jeszcze dalej i przedłużyć za albo przed? No, to nie jest nowa koncepcja, to już ludzie próbowali robić. Na przykład jest koncepcja wielkiego odbicia, czyli Big Bounce. To jest dość popularne w podejściu pętlowym do kwantowej grawitacji, które mówi, że no, w wielkim wybuchu nastąpiło jakieś takie odbicie i potem, że wszechświat jakby tak się kurczył do tego wielkiego wybuchu, potem nastąpiło odbicie, które było gładkie, no i teraz jest ta nasza faza, gdzie to się wszystko rozszerza. No więc możemy to skleić w ten sposób, czyli przykleić drugi wielki wybuch od spodu. No możemy też z drugiej strony przykleić drugi skraj i odbić, czyli doleciliśmy na skraj, a potem się wszystko będzie zwężać i znowu się skończy na wielkim wybuchu. No i to jest dość popularny model w niektórych środowiskach. Penrose go krytykuje. Chodzi mu przede wszystkim o drugą zasadę termodynamiki. Znaczy, o ile wiemy, na co wszystko wskazuje, że entropia w naszym wszechświecie rośnie. Co znaczy, że kiedyś musiała być bardzo mała, a w dalekiej przyszłości będzie bardzo duża. No ale teraz, jeżeli ja sobie symetrycznie odbiję, czy tu, no to będzie znaczyło, że w pewnym momencie ta entropia zacznie maleć. No, teoretycznie może się tak stać, ale no nie mamy żadnych empirycznych przesłanek, które by twierdziły, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Więc na tym polega krytyka Penrose'a. No więc pytanie, czy możemy to jakoś inaczej posklejać? No, pierwsza propozycja jest taka, że jeśli wielki wybuch i skraj są tak podobne, bo tam fizyka jest konforemna, żyją tylko bezmasowe pola, to może to jest to samo, ten sam obszar czasoprzestrzeni. Czyli skleimy sobie ten koniec z początkiem, po prostu go utożsamimy i będziemy mieć taki właśnie prawdziwy cykliczny wszechświat, gdzie wszystko idzie w nieskończoność i od początku. No ale tak nie można zrobić, ponieważ wtedy złamalibyśmy zasadę przyczynowości. Co widać na tym diagramie, jak sobie to skleję tutaj, to mogę wysłać foton z tego miejsca, który przeleci, poleci na skraj, wróci w wielkim wybuchu i na przykład uśmierci mojego dziadka.
No i tym samym doprowadzi do paradoksu logicznego, no bo gdyby dziadka nie było, to mnie też by nie było i nie wysłałbym fotonu i tak dalej, i tak dalej. Więc została jeszcze tylko jedna opcja i to jest model Penrose'a. Co jeśli skraj naszej czasoprzestrzeni, naszego wszechświata, czy też eonu, jak teraz będziemy mówić, jest innym wielkim wybuchem? Czyli stąd już nazwa wszechświat będzie oznaczał wszystko, co mamy, a te kolejne fazy to są eony. Czyli jak to wygląda? No to by był taki zwykły obrazek, czyli mamy nasz wielki wybuch, wszechświat się rozszerza, rozszerza, rozszerza aż do nieskończoności, przechodzimy na sam skraj czasoprzestrzeni i znowu jest wielki wybuch. No, wydaje się to na pierwszy rzut oka absurdalne, no bo tutaj na skraju wszystko jest chłodne, właściwie nie ma nic, a w wielkim wybuchu mamy nieskończoną energię, nieskończoną temperaturę. Ale znowu trzeba sobie zdać sprawę, co to znaczy nieskończona temperatura, co to znaczy zerowa temperatura. Ani tu, ani tu. Ja nie mam żadnego obserwatora, żadnego urządzenia, które by mi mogło powiedzieć, jaka jest temperatura, że ona jest nieskończona. Po prostu nic nie jest w stanie tego zmierzyć. Mam tylko fotony, których to nie interesuje. Z ich punktu widzenia to nie jest nic specjalnego. Po prostu przeszliśmy sobie dalej i tyle. To jest właśnie obrazek, transformacja konforemna, która nam pozwoliła cały ogromny wszechświat zmieścić tutaj, na tym obrazku. Dobrze, przyjrzyjmy się temu jeszcze dokładniej. Więc tak, z punktu widzenia takiego czasu fizycznego, czyli mierzonego przez dowolny zegar, dowolną cząstkę masywną, no ten czas faktycznie dobiegł do nieskończoności na skraju, a potem następuje jakiś taki dziwny reset, przeskok i znowu zaczyna biec od początku. I stąd koncepcja cykli czasu u Penrose'a. Na tym diagramie no, widać, że to jest no, nic specjalnego dla fotonu, bo foton po prostu przelatuje do kolejnego eonu no i dalej sobie leci. Więc można opracować takie pojęcie czasu konforemnego, czyli właśnie takiego przeskalowanego i wówczas on będzie po prostu rósł monotonicznie. I to zapewnia, że nie mamy problemów z entropią, no bo to wszystko rośnie i jest taka ewolucja. Aczkolwiek, no właśnie, to nie jest taka ewolucja, jak my ją znamy z doświadczenia codziennego, ponieważ nasz czas fizyczny dobiegł do nieskończoności i przeskoczył w tajemniczy sposób. Ważne jest, żeby podkreślić, że te eony, które po sobie następują, nie tworzą zamkniętego cyklu, no nie mogą, bo jeśli byśmy je zamknęli, no to znowu paradoks pradziadka by powrócił, czy tam dziadka. Może być tak, że one się w pewnym momencie zaczynają, a w pewnym momencie kończą. Natomiast no, najbardziej symetryczna sytuacja, jaką byśmy sobie wyobrazili, no to taka, że to się ciągnie w nieskończoność i w tył, i w przód, i że możemy te eony sobie sklejać po kolei. I w każdym takim eonie czas fizyczny faktycznie przebiegł od zera aż do nieskończoności. Teraz tak, no to jest pewien model matematyczny, pewne rozszerzenie. Teraz te rozszerzenia bywają niebezpieczne, bo to już wiemy, że jest bardzo dużo różnych rozwiązań równania Einsteina, które niekoniecznie mają sens fizyczny. No, to dobrze wygląda na kartce papieru, ale fizycznie to nie ma sensu. Na przykład mamy tunele czasoprzestrzenne. To jest motyw, który został w filmie Interstellar wykorzystany. No to też się czasem nazywa mostem Einsteina-Rosena bodajże, tak. To polega na tym, że możemy sobie dwa bardzo odległe obszary czasoprzestrzeni skleić jakimś takim skrótem. Dzięki temu moglibyśmy tutaj przejść, zamiast lecieć tak dookoła, przejść sobie na skróty. No, sęk w tym jednak, że takie tunele czasoprzestrzenne są niestabilne. Co to oznacza? No, że jeśli ja mam absolutnie pusty wszechświat, to ja mogę mieć taki tunel czasoprzestrzenny i on tam sobie będzie. No ale co mi z tunelu czasoprzestrzennego, jak ja nie mogę do niego wlecieć, bo ja no to już jestem jakieś pole materii i jak tylko tam wlecę, to zaburzę tą czasoprzestrzeń i ten tunel mi skolapsuje, urwie się. I to jest ścisłe twierdzenie, to policzono, że nawet foton nie przeleci, bo foton też jest polem materii, on też zakrzywia czasoprzestrzeń i on też spowoduje zapadnięcie się takiego tunelu.
Można oczywiście rozważać jakieś egzotyczne formy materii, no ale nic nie wskazuje, że tak, żebyśmy takie mieli, więc wydaje się, że nie ma tuneli czasoprzestrzennych. I to jest rozwiązanie niestabilne. A jednak model Penrose'a, to zresztą była też moja obawa, powiem Państwu, że bałem się, że ten model jest niestabilny, no bo to jest coś, co bazuje na bardzo dużej symetrii, że mamy jednorodny wszechświat. Oczywiście tak do końca nie jest, bo tam jakieś są, no chociażby te fotony, no to jest pole materii, to coś tam się zmieni. A jednak okazuje się, że to jest stabilne i na to są ścisłe twierdzenia autorstwa Helmuta Friedricha, które pokazują, że no dobrze, można to przedłużenie zrobić źle w przypadku wysokiej symetrii, a jak ja to sobie troszkę zaburzę, to dalej będzie stabilne, dalej to mogę przedłużyć. Więc to jest dla mnie osobiście mocny argument za. Teraz tak, możemy przedłużać stabilnie i dalej wpaść w problemy. Tutaj są diagramy konforemne dla czarnej dziury, dla rozwiązania Schwarzschilda. No, na początku Karl Schwarzschild to było jedno z, właściwie chyba pierwsze takie rozwiązanie podane przez nie Einsteina, tylko już krótko po opublikowaniu ogólnej teorii względności. No i ono opisywało zasadniczo płaską czasoprzestrzeń, znaczy płaską, pustą czasoprzestrzeń, zakrzywioną przez masywny obiekt. Taki punktowy, on sobie siedzi w jednym punkcie, no i dookoła niego jest pusta czasoprzestrzeń. Pytanie było, jak to się zakrzywia. No i Karl Schwarzschild napisał rozwiązanie, ale okazało się, że ono na pewnych odległościach od tego obiektu się załamuje. Było dokładnie R równe 2M, gdzie M to jest masa obiektu. No i fizycy się głowili, no właściwie czemu by tak miało być? No, rozumiemy, że masa jest w punkcie, no więc w tym punkcie no to się fizyka załamuje, okej, okay, no bo to jest jakaś idealizacja. No ale czemu 2m? Czemu taki kawałek od tego punktu? No w każdym razie, jeżeli bierzemy rozwiązanie Schwarzschilda na poważnie, no to wtedy mówimy, no trudno, dalej nie potrafimy. Mamy czasoprzestrzeń, która jest opisana od tego punktu r równe 2m do nieskończoności. Więc nieskończoność tutaj jest na diagramie, no a tutaj jest jakaś granica, znaczy granica, ta linia już nie jest w czasoprzestrzeni, po prostu do niej nie należy. Tak jak to, co było przed wielkim wybuchem w takim standardowym modelu kosmologicznym. Kończy się czasoprzestrzeń i koniec. No ale okazało się, że można tą czasoprzestrzeń właśnie przedłużyć analitycznie i to jest w zmiennych Eddingtona Finkelsteina, przepraszam, bez R powinno być, i oni pokazali, że można tą czasoprzestrzeń owszem przedłużyć na odległości mniejsze niż 2m. I no, w zerze faktycznie mamy problem, bo tam siedzi osobliwość. Tam jest nieskończona krzywizna i tam dzieje się coś tajemniczego. Natomiast r równe 2m okazało się, że to jest tak zwany horyzont zdarzeń. Co to jest horyzont zdarzeń? No to jest taki obszar czasoprzestrzeni, że jak już go przekroczymy i wpadamy do środka, to spod niego już nawet światło nie jest w stanie wylecieć. I to bardzo dobrze widać na tym diagramie. To jest nasz horyzont zdarzeń. Jak ja jestem tutaj, no to mogę sobie polecieć, wpaść do czarnej dziury, ale mogę jeszcze uciec do nieskończoności. A jak jestem tutaj, no to nawet jak jestem fotonem, to mogę co najwyżej lecieć równolegle do tej linii. No i tak w końcu wpadnę w osobliwość, czy mi się to podoba, czy nie. To nie jest jeszcze wszystko, co możemy zrobić. Możemy to rozszerzyć jeszcze bardziej do rozwiązania Kruskala, Sekeresza, Synge, Fronsdala. I to już jest rozszerzenie maksymalne, czyli dalej już się nie da pójść. I ono ma tutaj po prostu drugą taką część symetryczną. Teraz co to znaczy? Tutaj to jest obszar zwany czarną dziurą, czyli wszystko, co jest pod horyzontem zdarzeń. Jak już tam wpadniemy, to koniec, tylko osobliwość. Natomiast w tym rozszerzeniu, no tu jest nasz wszechświat i czarna dziura i horyzont zdarzeń. Natomiast po drugiej stronie mamy takie odbicie symetryczne, czyli tak zwaną białą dziurę, czyli jakiś taki dziwaczny twór, z którego mamy osobliwość i on wypluwa nam tą materię. A tutaj mamy jakiś inny wszechświat. No i zauważmy, że jeżeli to potraktujemy poważnie, weźmiemy, że to jest cały nasz wszechświat, no to możemy mieć teoretycznie jakieś informacje z białej dziury, które do nas docierają. I możemy mieć informacje z innego wszechświata, które nam tu gdzieś wpadną. No te z innego wszechświata, nie z białej dziury, no to nie mogą nam wpaść tutaj, muszą już wpaść do horyzontu, pod horyzont, no ale wciąż mamy jakąś tutaj komunikację. No więc pytanie, co z tym zrobić? No,
Penrose powiedziałby, że białych dziur nie powinniśmy mieć, dlatego że one łamią tak zwaną hipotezę cenzury kosmicznej. Hipoteza cenzury kosmicznej mówi, że każda osobliwość taka w czarnej dziurze jest ukryta pod horyzontem zdarzeń, to znaczy, że nie możemy z tej osobliwości żadnej informacji otrzymywać. Znaczy, no fizycznie to jest, faktycznie by było dziwne, że mamy, no mamy jakąś taką powierzchnię i z niej to jest materia emitowana i dociera do nas. Natomiast no, empirycznie wystarczyłoby powiedzieć, że czarne dziury istnieją, mamy na to solidne dowody, a białych dziur nie ma, bo nikt nie zaobserwował takich tworów. Potrafimy policzyć, jak one by się zachowywały, no i nie ma żadnych śladów. Więc to jest wciąż hipoteza cenzury kosmicznej, to nie jest udowodnione twierdzenie, ale no, większość relatywistów pewnie by była skłonna w nie uwierzyć. No więc znowu, teraz możemy zadać pytanie, no dobrze, no to czy te kolejne eony, to czy to nie jest taka biała dziura i inny wszechświat, tak jak tutaj? No więc to jest pytanie z jednej strony o hipotezę cenzury kosmicznej, która jest zachowywana, a z drugiej strony pytanie o empirię, no bo właśnie, czy możemy mieć w takim razie sygnały z tamtego eonu? No okazuje się, że możemy. Otóż wiemy już, że fotony przeżywają zmianę eonów, z tym, że fotony byłoby bardzo ciężko zaobserwować, bo one w pewnym sensie są, no będą też miały małą energię i ich wkład do entropii naszego wszechświata będzie niski. W każdym razie okazuje się, że są zdarzenia dużo bardziej gwałtowne, które mogą mieć i owszem wpływ na to, co teraz obserwujemy, mianowicie fale grawitacyjne. Teraz już wiemy od ponad roku, że fale grawitacyjne naprawdę istnieją, bo zostały zmierzone w eksperymencie LIGO w Stanach. I one na przykład powstają w zderzeniach takich supermasywnych czarnych dziur. Kręcą się dwie czarne dziury koło siebie, no i tak spadają na siebie, spadają i jak już się zderzą i połączą, to wtedy jest ogromna ilość energii emitowana przez taki merger czarnych dziur. I te fale grawitacyjne no, również podróżują z prędkością światła. Są właśnie takimi bezmasowymi wzbudzeniami. A skoro tak, to mogą dolecieć na sam skraj. Pytanie, czy mogą przejść? Ano mogą, dlatego że Helmut Friedrich pokazał, że jak ja sobie no, fala grawitacyjna, no to z punktu widzenia całego wszechświata, to mi tylko troszkę tą czasoprzestrzeń zaburzy. Czy ja sobie to dalej mogę przedłużyć i przeciągnąć? A więc się da. Na co by się stało, jakby przeszła? No, jeśli by przeszła przez skraj, to znaczy, że może mieć jakiś efekt na to, co jest teraz, co obserwujemy już po wielkim wybuchu. No, w szczególności mogłaby ona odcisnąć swoje piętno na tak zwanym mikrofalowym promieniowaniu tła, czyli takiej najstarszej mapie wszechświata, jaką posiadamy. To jest, on za chwilę ją pokaże. To był taki moment w ewolucji wszechświata, kiedy powstały neutralne atomy i wszechświat stał się przeźroczysty dla promieniowania. Wcześniej no, to była taka zupa gorąca i tam te fotony, wszystko tam w pewnym sensie grzęzło, znaczy no, kotłowało się, a potem jak już powstały te neutralne atomy, to była rekombinacja, to było około 380 tysięcy lat po wielkim wybuchu. No to już te fotony zaczęły sobie lecieć. No i my faktycznie te fotony obserwujemy dzisiaj. To odkryli Penzias i Wilson i za to dostali Nagrodę Nobla, zresztą przez przypadek je odkryli. One są bardzo niskoenergetyczne, ale jednak docierają do nas i potrafimy je faktycznie zaobserwować. To jest taki najstarszy ślad wszechświata, jaki możemy zaobserwować, elektromagnetyczny. No więc teraz, jeżeli te fale grawitacyjne by przeszły, no to one by nam tam coś pomieszały trochę przed tą fazą rekombinacji i spowodowałyby jakieś takie fluktuacje w tym, co obserwujemy. No bo jeżeli by wszystko było jednorodne, no to byśmy obserwowali absolutnie jednorodne promieniowanie, wszędzie taka sama temperatura i tak dalej. No jeśli coś je tam zaburzy, na przykład taka fala grawitacyjna, no to powinniśmy już mieć jakieś takie drobne fluktuacje. No i okazuje się, że bo fluktuacje to my i owszem obserwujemy, tylko pytanie, czy one faktycznie pochodzą od fal grawitacyjnych, czy może od czegoś innego. Są teorie kwantowe mówiące, że to są fluktuacje kwantowe. Albo na przykład teorie inflacyjne mówiące, że to są
prawda, teoria pola kwantowego inflantonowego i tam coś się dzieje dziwnego z tym polem i ono powoduje taki, a nie inny efekt. A my chcemy wiedzieć, no dobrze, ale czy potrafimy poznać, że to faktycznie są te fale grawitacyjne z poprzedniego eonu? No okazuje się, że to, co one by zrobiły, jest dość charakterystyczne, to znaczy zostawiłyby okręgi na tej mapie. Dlaczego okręgi? No z grubsza to jest tak, że jak mam tą falę grawitacyjną, to się ona rozchodzi i to są takie zaburzenia sferyczne, prawda? Z drugiej strony, no to, co my obserwujemy, to też jest sfera, no bo obserwujemy tę sferę niebieską, no i promieniowanie mikrofalowe tła, no to dociera do nas z każdego punktu, więc mamy efektywnie taką sferę. No jak ja sobie teraz te dwie sfery przetnę, no to dostanę okrąg. I stąd szukalibyśmy okręgów. No tak wygląda mapa mikrofalowego promieniowania tła. Ona jest szalenie jednorodna, to znaczy te różne kolorki tutaj to pokazują różnicę temperatury rzędu 10 do minus 5, więc to jest w bardzo dobrym przybliżeniu jednorodne, a jednak są pewne fluktuacje. No i pytanie, czy to może pochodzić od fal grawitacyjnych? No nie widać tu żadnych okręgów na pierwszy rzut oka, ale jeżeli przyjrzymy się trochę bliżej, i to zrobili Penrose ze swoim współpracownikiem Gurzadianem w 2010 roku, no stwierdzili, że takie faktycznie okręgi koncentryczne gdzieś tam się daje zauważyć. No, to jest kwestia odpowiedniej analizy danych, by policzyć właśnie średnią gęstość tutaj i średnią gęstość na zewnątrz. No i to była ich praca z 2010 roku. Pierwszy taki ślad, że faktycznie no, wydaje się, że takie okręgi widzimy na mapie. Nie ma innej teorii, która by to wyjaśniała, jest właściwie tylko ten jeden model. Ale to później zostało poddane krytyce ze strony różnych astrofizyków. No, trzeba Państwu wiedzieć, że analiza takich danych to jest szalenie skomplikowana sprawa i jeżeli się w coś bardzo chce znaleźć, to można to znaleźć. A tutaj jest cała masa innych efektów, które musimy brać pod uwagę. No, chociażby to, że tam, gdzie my patrzymy, no, niebo nie jest jednorodne, bo tu mamy jakieś galaktyki, tu mamy wielkie pustki, tu mamy jakiś pył, no i te fotony przechodzą przez te obiekty i to ma wpływ na to, jak my je widzimy. I to zresztą była słynna historia eksperymentu Bicep, który ogłosił odkrycie fal grawitacyjnych i fazy inflacyjnej Wszechświata. Było dużo szumu, a potem okazało się, że nie uwzględnili właśnie wpływu pyłu. I to, co zaobserwowali, no to oczywiście był taki efekt i było widać to, co tam pokazali, ale no według statystyki to przyczyną tego nie musiały być wcale żadne pola inflantonowe tajemnicze, tylko po prostu pył. No, tak się nam fotony rozproszyły, że dały taki efekt. Więc tutaj ta analiza musi to wszystko brać pod uwagę, dlatego astrofizycy powiedzieli, no dobrze, nie tak prosto z tymi okręgami, bo trzeba brać pod uwagę inne efekty i jeżeli ja to sobie trochę inaczej zanalizuję, to już nie mam żadnych okręgów. No, sprawa nie jest rozwiązana. Jest nowa praca, właściwie tak nowa, że jeszcze nie opublikowana, grupy profesora Meissnera z Warszawy. Oni przeprowadzili nową analizę mapy mikrofalowego promieniowania tła, no i powiem tylko tyle, że to naprawdę wygląda frapująco. Znaczy, wydaje się, że widać tam te okręgi. Jeden test, który zrobiono, żeby zobaczyć, czy to faktycznie jest taki efekt, a nie inny, no to zrobiono taką wersję, tak jakbyśmy sobie tą mapę skręcali, ale jakby w każdym punkcie z inną prędkością. Czyli tutaj w ogóle nie skręcam, tu skręcam troszkę, tu skręcam bardziej, tu skręcam jeszcze bardziej i tak dalej. To znaczy, że jeżeli ja mam jakiś okrąg, no to on przestanie być okręgiem i zrobi się taką figurą, na przykład elipsą, jakoś się tak wydłuży, prawda? No i to, co zrobił między innymi profesor Meissner, to sprawdził, czy no dobrze, jeżeli mam te okręgi i teraz wezmę sobie taką mapę, którą sobie obrócę, czy dalej te okręgi przeżyją, czy nie. No okazuje się, że nie przeżywają. Że na takiej skręconej mapie już nie mam okręgów. Czyli to, co wydaje się, że widzimy, to faktycznie są okręgi. No, a okręgi według naszej wiedzy wyjaśnia tylko model Penrose'a. To oczywiście jest dopiero początek zabawy i trzeba będzie jeszcze trochę poczekać na pełne, ostateczne wyjaśnienie. Trzy uwagi na koniec. Po pierwsze, to co mnie urzekło w
tej wizji Penrose'a, czy też modelu Penrose'a, to jest matematyka. Ona jest piękna i solidna matematyka. W pewnym sensie Penrose nam chce przekazać, że tak jak kiedyś myśleliśmy o tym, że w równaniu rozwiązaniu Schwarzschilda to R równe 2M, to jest jakaś tajemnicza osobliwość, gdzie się załamuje czasoprzestrzeń, a potem ktoś inny znalazł rozwiązanie, pokazał, że to się da rozszerzyć i to owszem jest pewne dziwne miejsce, bo to jest horyzont zdarzeń, ale tam dalej też jest jakaś czasoprzestrzeń. Penrose nam mówi teraz to samo. Wielki wybuch to jest tylko pozorna osobliwość. Możemy sobie przedłużyć równania pola również dalej. Oczywiście koncepcyjnie jest to bardzo trudne do przełknięcia. Model Penrose'a nie jest taki nowy, to jest bodajże 10 lat temu już został zaproponowany. Ja o nim wtedy już usłyszałem, byłem na wykładzie Penrose'a w Krakowie przed 7 laty. Wtedy mnie to jakoś tak aż nie urzekło. Stwierdziłem, no dobrze, jest to ciekawa koncepcja, ale brzmi trochę jak szalona koncepcja. Dopiero jak zrozumiałem matematykę, to stwierdziłem, że no to faktycznie ma ręce i nogi. Również dlatego, że model Penrose'a jest prosty. Jest prosty w tym sensie, że tak naprawdę bazuje tylko na tym, co wiemy. Wiemy, jakie są rozwiązania równania Einsteina, wiemy, jak się zachowują pola materii, to wszystko wiemy. Nie potrzebujemy żadnej tajemniczej inflacji, która wprowadza jakieś nowe pole, którego własności w ogóle nie znamy. Nie potrzebujemy kwantowej grawitacji, której jest multum modeli, nikt nie wie, jak to powinno wyglądać. Więc w tym sensie ten model jest naprawdę prosty, zwykły, klasyczny model. No i po trzecie wreszcie ten model można bardzo łatwo obalić. W tym sensie, że no, szukamy okręgów. No i Penrose mówi dość jasno, że te okręgi no to powinniśmy zobaczyć. Jeśli ich nie zobaczymy, powiedzmy, w jakiejś tam rozdzielczości, no to znaczy, że ich nie ma i ten model nie jest prawdziwy. Co więcej, on tam ma więcej takich specyficznych efektów, że te no to nie są takie okręgi, tylko takie wąskie pierścienie i tam przy brzegach tego pierścienia to się powinno bardziej tak pikować, potem obniżać. Jakby na przykład było w drugą stronę, to też model będzie sfalsyfikowany. Więc w tym sensie jest to zupełnie inne od różnych modeli inflacyjnych, gdzie ja mam na przykład dowolny parametr i mogę go sobie dostosować. Jak mi się nie zgadza z danymi, no to zmieniam masę mojego pola i już mi się zgadza. Tutaj no to jest w tym sensie albo-albo. Można to bardzo łatwo po popperowsku uciąć. Udowodnić oczywiście trudniej, no bo to trzeba znaleźć taki efekt, który nie ma żadnej alternatywy i pokazać, że on tam faktycznie jest. Trochę jeszcze będziemy musieli na to poczekać. Na koniec zachęta, żeby przychodzić do Café de Revolutionibus, bo można tu spotkać ciekawych ludzi, takich jak Roger Penrose czy ksiądz Michał Heller. Dziękuję bardzo.